Mamy dość poważny kłopot z tym dzisiejszym czytaniem z Księgi Liczb, które to czytanie zawiera proroctwo Balaama. Wyrocznia Balaama, syna Beora, wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy Słowo Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy mu się otwierają. Prorok wypowiada, ten Balaam, powiada cztery, dokładnie mówiąc, proroctwa, z których nas interesuje czwarte. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Podejrzewam, że pomimo reformy Soboru Watykańskiego II ten tekst jeszcze został, a nie powinien zostawać. Z drugiej strony tenże Balaam jest niezwykle ciekawym człowiekiem, bo być może jest jakby najstarszym prorokiem ze Starego Testamentu, jeżeli go w ogóle możemy zaliczać do Starego Testamentu i do żydowskich proroków w ogóle. Poza tym wygląda na to, że jest to jedyny z proroków Starego Testamentu, których ślady archeologiczne albo pisarskie zostały. O innych nic nie zostało. Tekst bardzo zbliżony do tego, co czytamy w Księdze Liczb, odkryto, odcyfrowano, jest to jakiś dialekt wczesnohebrajski, może z domieszką jeszcze kananejskiego języka. To coś bardzo ważnego dla historii tego człowieka, którego później losy na kartach Pisma Świętego są bardzo bogate, bo znalazł się w Księdze Liczb jako ten, który został przymuszony do tego, żeby przeklinać Izraela, ale Bóg z kolei go przymusił, ażeby błogosławił Izraelowi, kiedy to Izrael zagrażał Moabowi. W wielu miejscach, oprócz tego miejsca w Księdze Liczb, pojawia się jeszcze Balaam. Ale ciekawa rzecz, że często w sposób taki ironiczny. Co to za prorok, który mniej widzi niż oślica? To oślica więcej wie o zamiarach Bożych niż ten, który mieni się być prorokiem. W Nowym Testamencie występuje bodajże w trzech miejscach i raczej jest to w takich miejscach, w których przestrzega się przed kimś, kto byłby taki jak prorok Balaam. O co właściwie idzie? Co to za proroctwo? Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Gdybyśmy chcieli zapytać, kiedy mniej więcej to mogło powstać, to możemy przypuszczać 8-9 wiek przed Chrystusem. Byłby więc rzeczywiście bardzo wczesnym prorokiem. Gdybyśmy popatrzyli na układ ksiąg, to z całego pięcioksięgu mamy trzy takie zapowiedzi wybawienia, bo pierwsza to jest protoewangelia, kładę nieprzyjaźń między Tobą a niewiastą, pomiędzy potomstwo jej a potomstwo Twoje. Mamy owego Balaama z Księgi Liczb, mamy jeszcze z Księgi Powtórzonego Prawa pierwsze właściwie takie konkretne proroctwo odnośnie przyszłego Mesjasza, że prorok będzie wzbudzony kiedyś w przyszłości na podobieństwo Mojżesza. A więc nie musi to być strasznie dokładne to proroctwo, ale pytanie, co to za proroctwo, jeżeli nie teraz, nie z bliska i proroctwo, które bliskie jest astrologii niż prawdziwemu proroctwu. No bo wschodzi gwiazda z Jakuba. To bardziej przypomina, no właśnie, astrologię. Jakub i Izrael to synonimiczne określenia. Podnosi się berło, jakaś władza królewska. Prawdę mówiąc, Nowy Testament nie podejmuje tego proroctwa. To jest dla nas rozstrzygające, jakby się ono miało spełnić na Jezusie Chrystusie. Wśród ojców Kościoła, zdaje się, tylko kilku było zainteresowanych tym proroctwem, naciągając trochę jego odniesienie do Jezusa jako Mesjasza. Ciekawe, że ci ojcowie Kościoła, którzy prowadzili dialog z ówczesnymi Żydami i wraz z nimi pochylali się nad proroctwami i ci ojcowie Kościoła dowodzili, że właśnie tu, w tym miejscu jest zapowiedź Jezusa, Mesjasza,
ci nie zaliczają tego proroctwa Balaama do jakiegokolwiek w ogóle proroctwa. Takie to mamy dzisiejsze czytanie człowieka niewątpliwie ciekawego o bujnym życiu, ale jeszcze bardziej bujnemu rozwojowi jego życiorysu, który, tak jak wspomniałem, powtarza się, jest przepracowywany w księgach Starego Testamentu i także pojawia się w Nowym Testamencie, ale nie jako autentyczny prorok zapowiadający Mesjasza. Mówię to o tym dlatego, żeby powiedzieć, jak bardzo zagmatwane są te zapowiedzi, których ludzie oczekiwali. Żydzi oczekiwali na Mesjasza. I w tej całej mgławicy różnych słów, które wydawały się być proroctwem, były takie, które rzeczywiście się spełniły. Były takie, co do których pomylono się, bo przywiązano się do zbyt materialnej postaci, literalistycznie. I są takie, jak dzisiaj czytane, że to nie było proroctwo, które by się miało spełnić w Jezusie jako Mesjaszu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu.